gwiazdo morza prowadź nas pośród burzliwych życia fal, by do portu szczęśliwie dotrzeć, gdzie wędrówki naszej jest kres, by do portu szczęśliwie dotrzeć, gdzie wędrówki naszej jest kres. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Bratkowie, dzisiaj chciałem się z wami podzielić takim tematem. W obronie Maryi przeciw bluźnierczym sektom. Na początku powiem tylko tyle. Nie wciskajcie mi tu jakichś wersetów wyrwanych z Pisma Świętego, bo nie jestem głupi, tylko skupcie się na tym, co chcę powiedzieć. Tego się nie da podważyć. Komentarze bluźniercze będą usuwane razem z jego nadawcą na wieki. Bo to nie jest kanał, na którym się bluźni. Świętość i czystość Maryi, Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa Boga. Od kiedy to światłość można pogodzić z ciemnością? Od kiedy to czystość może przyjść na świat w ciele brudnym? Byłoby to zmieszanie. Dziś takie zmieszanie nazwano tolerancją. Dla Trójcy Świętej Maryja jest kimś wyjątkowym. Po Trójcy Świętej, hierarchicznie, Maryja jest największym stworzeniem, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie takim jak my, tylko kimś wyjątkowym. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I to Słowo, światłość, przyszło na świat, święty i czysty, bez grzechu. Czy świętość czysta, bez grzechu, mogłaby się zmieszać z ciałem grzesznym, brudnym? To niemożliwe. Ponieważ sam Bóg zaprzeczyłby swojej nieskazitelnej czystości i świętości. Maryja jest wyjątkowym stworzeniem, o której mówił Bóg na samym początku w Księdze Rodzaju. To ktoś, kto ma władzę nad szatanem i moc większą od niego, ponieważ sam Bóg jej udzielił tej mocy i władzy nad nim. Ewa, nim zgrzeszyła, była stworzeniem czystym i bez grzechu. Maryja, największe dzieło Boże, stworzone dla Syna Bożego, jest to wielka tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Została stworzona bez grzechu, jak i Ewa. I nie radzę tu gdybać ze swoimi mądrościami przy tych słowach, byście czasem nie próbowali podważyć tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, bo to tajemnica. Kim jest ta niewiasta obleczona w słońce, czysta jak kryształ? Najdrogocenniejsza perła w rękach Stwórcy. To ktoś, kto jest czysty, nienaruszony, bez skazy grzechu. Czy to najdoskonalsze dzieło Boże może mieć choć cień grzechu? Teraz się skupcie, bo to jeśli ktoś podważy, to nie chciałbym być w jego skórze na sądzie Bożym. Mądrość Boża mówi tak, czyli sam Bóg. Mądrość Boża nigdy nie zamieszka w ciele grzesznym. No, bluźniercy niepokalanej, czyżby Bóg się pomylił, zamieszkując w ciele Syna przy zwiastowaniu? Przywileje Maryi, jakimi obdarzył ją Bóg, są dla nas niepojęte, wielką tajemnicą i dlatego radzę nie uniżać jej godności, bo to sama Matka Boga. Już słyszę tych mądrali, a gdzie to jest napisane? To proste. Macie bierzmowanie? Oj, biedactwa. Duch Święty daje odkryć te tajemnice. Komu chce? A nie, że ty tak chcesz. Bratkowie, kogo czciła święta Elżbieta? Jedynego Pana i Boga i nazywała Boga Panem. Tajemnica polega na tym, że Elżbieta nie wiedziała, że Maryja urodzi Syna Bożego. Ale Maryja wiedziała, że Elżbieta jest w ciąży, ponieważ archanioł Gabriel jej to powiedział. I co takiego się wydarzyło, gdy Elżbieta spotkała się z Maryją? Jak mówi Pismo Święte, została napełniona Duchem Świętym. I kogo uwielbiła w ciele Maryi? No, przecież tylko jedynemu Panu oddawała cześć. A skądże mi to, że Matka mojego Pana, czyli jakiego Pana? Czyż to nie ten sam Bóg, którego czciła Elżbieta? Matka mojego Pana przychodzi do mnie, czyli Matka Boga przychodzi do Elżbiety. Maryja jest Matką Boga. Niemożliwe, a jednak.
sam archanioł Gabriel, jeden z największych aniołów w niebie, się jej pokłonił. Oddał jej cześć jako Matce Bożej, a nie jako Bogu, jak to wciskają na dziś te sekty, że my tak robimy. Pozdrawiać kogoś to tak, jakby oddawało się komuś cześć, tylko nie jako Bogu jedynemu, tylko człowiekowi zgodnie z czwartym przykazaniem. Czyżby Bóg sam sobie odebrał cześć, dając nam czwarte przykazanie? Bratkowie, odnośnik leży w pierwszym przykazaniu. A ci sekciarze tak właśnie robią, bo zabrakło im pokory i uniżenia i wybrali sobie za bogów swoich pastorów i kogo tam jeszcze, jakiegoś guru. A przykładu ze świętego archanioła Gabriela i jego gestu, jak powinni robić i oddawać człowiek wierzący względem Maryi, nie biorą. A Magnifikat to już wielka tajemnica. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Jakim Panu i Bogu? Czyż nie tym, którego święta Elżbieta czciła i wielbiła? Uniżenie i pokora Maryi było tak wielkie, że sam Stwórca wejrza na nią. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Ale są tacy, co jej uniżają tego błogosławieństwa. I jak się oni nazywają? Czyż nie to Świadkowie Jehowi, protestanci, zielonoświątkowcy i ta cała reszta sekt zwiedzionych, biednych ludzi przez swoich pastorów? Ci pastorowie dbają tylko o swoje wpływy, a czym więcej pozyskają uczniów na swoją stronę, tym większe konto w banku. Ja tak tylko na marginesie. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. No tak, te rzeczy wielkie uczynił Bóg dla Maryi, a wy, sekciarze, jej chcecie je uniżyć i w dodatku ją poniżyć. Te rzeczy to wielka tajemnica i radzę się opamiętać, bo wielkość tych rzeczy jest jej wielkością. A miłosierdzie Jego jest dla tych, co się Go boją. Ale wy się Go nie boicie, bo uniżacie wielkość, jaką Maryja dostała od Boga. Mówicie, że wszyscy umarli i czekają w ziemi na sąd? A od kiedy to Bóg jest Bogiem umarłych? Ciekawe, że wszyscy, jak to niektórzy bluźniercy mówią o Maryi, że gnije w ziemi. To ja mam pytanie do nich. Co robił Mojżesz i Eliasz z Panem Jezusem na górze Tabor? Czyż nie powinni gnić w ziemi? Stoi królowa po Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym, berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Bratkowie, cóż to za królowa stoi po prawicy Boga? Czy są jakieś inne królowe? No chyba, że protestantów albo Świadków Jehowy. Jeśli królowa stoi po prawicy Boga, to co się oddaje królowej? Jaką godność i cześć? Jak długo będziesz znosił te bluźnierstwa rzucane na królową, która stoi po Twojej prawicy, Panie Boże? A może użyjmy lepiej takich słów. Wybacz im, Panie, bo nie wiedzą, co mówią. Cała godność we wnętrzu córki królewskiej. Godność i wielkość Maryi jest w jej wnętrzu. Kto uniża wielkość jej godności? Kto ma tyle odwagi? Chyba wiem, ci, co ją pogrzebali. Henoch i Eliasz zostali wzięci do nieba, porwani. Czyż nie w podobny sposób Maryja została wzięta do nieba? Wydaje mi się, że w godniejszy sposób, ponieważ jest królową i córką Boga i matką Syna Boga. O wielka tajemnico, tuś Ciebie pojmie. Jedynym z największych bluźnierstw rzucanych przez te sekty na Maryję jest to, że mówią, że Jezus miał braci i Maryja prowadziła normalne stosunki ze świętym Józefem. Wybrali sobie początek dziejów apostolskich na ten dowód. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, matką Jego Jezusa i braćmi Jego. Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało ich się około 120 osób. I tu się zatrzymamy. Czyż nie ci są Jego braćmi, co pełnią wolę Ojca Jego? Nikomu na ziemi nie mówcie Ojcze, bo jednego Ojca macie w niebie. Wy bądźcie dla siebie braćmi. A teraz wielkie ich bluźnierstwo odkryte w tak prosty sposób. Po pierwsze, gdyby Jezus miał 120 braci, to na pewno Pismo Święte by nam coś o tym mówiło. A po drugie, jak to możliwe, żeby w pół wieku Maryja urodziła Jezusowi 120 braci, no i ani jednej siostry?
przeliczając to na lata, musiałaby rodzić co roku około 4-5 braci Jezusowi. To niemożliwe. Ci bluźniercy interpretują Pismo na własną zgubę. Są pod wpływem szatana i na jego usługach i zrobią wszystko, by jej odebrać godność i wielkość i pozyskać na swoją stronę jak największą ilość uczniów dla nędznego zysku i próżnej chwały. A teraz gwóźdź programu. Czy wy, protestanci i jacyś tam guru, ufacie swoim pastorom, że prowadzą was drogą pewną do Jezusa? Tak mówicie, że Maryja nie jest pośredniczką u Syna? To od kiedy to pastor nim jest? Czyż bardziej ufacie pastorowi niż Matce Jezusa Boga? Bratkowie, rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste, ale jest na świecie ponad 42 tysiące denominacji kościołów, niby to kościołów, i co każdy głosi co innego. I tak sieją zamęt w waszych sercach, a dla siebie tacy siejący zamęt pastorowie mają tylko jeden zysk z tego. Pogrubiające konto w banku. I tak samo jest z tymi od Alleluja stadionowymi szamanami, za które widowisko kasują bilety i sprzedają ogłupiałe gadżety dla zwiedzionych katolików. Wyjaśniam problem pośrednictwa. Nie ma innego imienia, w którym można byłoby się zbawić jak tylko Jezus Chrystus. By dostać się do nieba, każdy musi uwierzyć sercem w to imię. Jezus jest jedynym pośrednikiem do Ojca, bo tylko On zbawia ludzi i nikt więcej. To jest pośrednictwo zbawienia między Ojcem i Synem. Drugie pośrednictwo, czyli wstawiennictwo modlitewne u Syna, może być nim każdy zgodnie z listem świętego Pawła. Wy, bracia, módlcie się jedni za drugich. Nawet lud prosił Mojżesza o wstawiennictwo u Boga. Czy pastor może być waszym przewodnikiem do Jezusa? Może, ale niepewny jest. Ale Maryja, jego matka, która zna jego drogi najlepiej, to według nich nie może. Ciekawe, stoi królowa po prawicy Boga i nie mogłaby za nami szepnąć słówka, gdy ją o to poprosimy. Bratkowie, módlcie się za tych zwiedzionych, bo to nie ich wina, że zostali zwiedzeni jakimiś wyrwanymi z kontekstu wersetami. Wybrali radosną część Ewangelii, a odrzucili tą wąską drogę, gdzie Bóg mówi: pokuta, pokuta, pokuta. Jedna prowadzi na krzyż do zbawienia, czyli ta wąska, a ta szeroka nad przepaść. Jak Żydzi odrzucili ojcostwo, bo nie uznali Syna, tak ci odrzucili Matkę spod krzyża, są sierotami. Ci, którzy gardzą Matką Boga, gardzą samym Bogiem, gdy zgardzili największym dziełem Jego dla Jego Syna. Chcecie sprawić Bogu radość? To zacznijcie kochać Jego Matkę, bo na dzień dzisiejszy On wzgardzi wami, tak jak wy zgardziliście Jego Matką. Jesteście katami Jezusa, raniąc Jego Matkę. Takiej miłości nauczył was Jezus? Raniąć Jego Matkę? I niezwyciężył smok niewiasty, poszedł walczyć z jej potomstwem, z tymi, co uznali ją pod krzyżem za swoją matkę duchową. Ale wy o wymiarze ducha wiecie tyle, co kot napłakał. Niech wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A Maryja niech was prowadzi duchowo po drogach Syna, do Syna na krzyż, gdzie jest wasze zbawienie. Zadanie domowe. Pomyślałem sobie, że zrobię wam małe zadanie domowe. Ciekawe, nie? Jak rozumiecie przebicie serca Jezusa na krzyżu i Maryi pod krzyżem? Jaki to ma związek łączności wspólnej w cierpieniu? I drugie, kim jest dla mnie Maryja, ale nie używając do tego Pisma Świętego? Odpowiedz sobie tak od serca, jak małe dziecko w duchu. Amen. Kochani, na koniec jeszcze nie zapomnijcie, że spotykamy się na modlitwie 15 sierpnia na różańcu do nieba. Amen.